To taka koncepcja słowiańskiego pikniku. Mieliśmy już piracki piknik, jakiś rycerski piknik. W tym roku przy współpracy z Urzędem Miasta ustaliliśmy, że będzie to taki słowiański, żeby tak troszeczkę wrócić do korzeni, rękodzieła, żeby troszeczkę było, jakiś wypieków, żeby było, no tak, żeby dzieci troszkę poznać z taką inną sferą naszego życia. Nie tylko tablet, nie tylko komórka, ale jakieś prace właśnie zręcznościowe. Mamy na boisku również grupę takich różnych gier sportowych, gdzie są jakieś pachołki, jakieś piłka, coś, no tak, żeby pobyć sobą na sportowo. Piknik ten wiosenny to jest związany właśnie ze święceniem rowerów, z rajdem rowerowym, z taką przejażdżką rowerową. No już od pewnego czasu, to nawet z panem prezydentem, tak doszliśmy do wniosku, że warto jest, żeby dzieci edukować od samego początku. Oczywiście to jest namiastka tylko tej edukacji, bo to jest jakieś tylko upomnienie, zwrócenie uwagi. Przy tej okazji rozdajemy jakieś właśnie kaski, żeby dzieci jeździły właśnie w kaskach, nie bez nakrycia głowy, bo wtedy są bardziej narażone. No ale myślę, że taka krótka przejażdżka, gdzie też zwracaliśmy uwagę na pewne rzeczy, żeby jechać w kolumnie, żeby nie wyprzedzać, żeby ostrożnie jechać. Myślę, że to też taka pewna forma lekkiej edukacji. Myślę, że dzisiaj troszeczkę się rozleniwiliśmy. Dzisiaj telewizja, dzisiaj komputer, dzisiaj komórka, za bardzo nam się nie chce ruszyć. Ja już tutaj w parafii jestem 17 lat i od samego początku organizuję te pikniki, więc one się cieszyły taką większą jakąś popularnością. Naprawdę ludzi było sporo, tych rowerów było sporo i ten rajd był znacznie dłuższy. No dzisiaj nie wiem, może to, że też wyjeżdżamy gdzieś na jakieś działki, ale myślę, że też, że nie wiem, jaka dzisiaj jest niedziela, czy handlowa, bo może akurat jesteśmy w tym momencie w sklepach i za bardzo też nam się tutaj nie chce pobyć, żeby przyjść, a myślę, że warto, bo masę jest różnych zajęć właśnie dla dzieci i to jest takie piękne, żeby dzieci oderwać od takiej tej codzienności, bo myślę, że sami to widzimy, jak dzieci dzisiaj są pochłonięte wirtualnym światem, całkowicie oderwalnym od rzeczywistości.